Rok 2016 został ogłoszony rokiem Stanisława Jachowicza, dlatego też Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu właśnie teraz postanowiła wydać bajki i powiastki Stanisława Jachowicza. Bajki i powiastki to wybór 33 bajek z całej twórczości. Wyboru tego dokonała pani Maria Pałkus. Ilustracjami bardzo ładnymi, kolorowymi opatrzyły tarnobrzeskie malarki pani Helena Pilecka, Maria Bobrowska i Mariola Gadowska. A posłowie do książki napisał pan Grzegorz Kociuba. Książka mogła się ukazać dzięki dotacji celowej przekazanej przez prezydenta miasta Tarnobrzega i stąd też pan prezydent również skierował słowo wstępne do czytelników bajek i powiastek Stanisława Jachowicza. Na początku spotkania promującego książkę autor posłowie wspomniał postać oraz twórczość Stanisława Jachowicza. Nigdy dość, zwłaszcza w naszych czasach, przypominać twórców literatury, bo jednak literatura dzisiaj, pewnego typu literatura trochę funkcjonuje na marginesie. Jachowicz dla mnie też jest trochę twórcą tak jednoznacznie zaszufladkowanym, to znaczy jeżeli mówimy, a Jachowicz to ten dla dzieci, który pisał, prawda, ten bajkopisarz. Tymczasem jak się przyglądamy biografii Jachowicza, to się okazuje, że był to człowiek naprawdę wielu zainteresowań i wielu pasji, no bo przecież i redaktor pisma dla dzieci, i społecznik, i człowiek, który zostawił bardzo ciekawe książki z zakresu dydaktyki czy teorii wychowania. Wobec powyższego dla mnie przypomnienie sylwetki Jachowicza nie może się dzisiaj sprowadzać tylko do bajkopisarstwa, dlatego że to jest osobowość i ciekawsza, i szersza. Podczas spotkania dzieciaki z przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zaprezentowały inscenizację bajki Chory kotek. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciął do niego. Wziął za pusta, doktor poważnie chorego i dziwy uprawi. Zanadto się jadło, co gorsze nie myszki, lecz szynki sadło. Na zakończenie młodzież z gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu zaprezentowała wybrane utwory bajkopisarza. Zamiast kwiatu, zamiast wstążki, kupowała Wandzia książki. Ale żadnej nie czytała, od tak tylko, byle miała. Na to matka jej powiada. Książka w szafie nic nie nada, pszczółka z kwiatów miodek chwyta, kto ma książki, niech je czyta. Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej, tam również można ją zakupić w cenie 25 zł. Historia pszczół norweskiej pisarki Mai Lunde. Książka wypełniona bzyczeniem. Imię autorki Maja, przypadek. Międzynarodowy bestseller. Bywa, że książki, o których jest tak głośno, rozczarowują, ale ta jest wartościową powieścią. Pisarka 6 miesięcy zgłębiała historię pszczół, praktykowała u pszczelarzy. Poszukiwała odpowiedzi na 3 pytania. Dlaczego pszczoły umierają, jak pszczoły umierają i co się z nami stanie, gdy zginie ostatnia? Maja Lunde stworzyła beletrystyczną sagę o ludziach i pszczołach, która wyjaśnia więcej aniżeli niejeden dokument. Ważne sprawy są opowiedziane 3 niebanalnymi historiami, które dzieją się w 3 odległych zakątkach świata, w 3 płaszczyznach czasowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ta ostatnia jest apokaliptyczną wizją świata bez pszczół, ale nie zupełnie science fiction. Ludzie, którzy wspinają się na drzewa i piórkami zapylają kwiaty, już istnieją. Od końca lat 80. ręczne zapylanie funkcjonuje w Chinach. To jest opowieść nie tylko o pszczołach. Historia tych owadów wiąże się nierozerwalnie z historią ludzi. Autorka opowiada o trudnych relacjach rodzic i dziecko, jednostka a ogół. Na okładce wzrok przykuwa samotna pszczoła, która jest tak małą cząstką, że nie ma żadnego znaczenia, a w gromadzie jest wszystkim, stanowi pszczelą rodziny. Zupełnie jak my, osobno nic nie znaczymy i jesteśmy, tak jak pszczoły, częścią przyrody.
warto zapoznać się z otwierającą oczy, uwrażliwiającą, słodko-gorzką, niczym dziki miód, historią pszczół. Tarnobrzyski Dom Kultury zaprasza na zajęcia organizowane w trakcie roku szkolnego. Wśród nich znajdzie się coś ciekawego dla każdego i w każdym wieku. Będą to zajęcia teatralne, muzyczne oraz plastyczne, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Miłośnicy tańca mogą dołączyć do zespołów RAM. W ofercie Tarnobrzyskiego Domu Kultury znajdują się również zajęcia fotograficzne. Dyskusyjny klub filmowy Krótka w Sandomierzu zaprasza wszystkich fanów kina w każdy poniedziałek września o godzinie 19 na 4 seanse 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda Anima. W każdy kolejny poniedziałek wyświetlane będą pokazy filmów pofestiwalowych, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Krakowskiego Festiwalu w 2015 roku. Dla fanów krótkiego metrażu będzie to prawdziwa uczta z kinem w roli głównej. Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie oraz Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne serdecznie zapraszają na wystawę Dni Powstania Warszawa 1944. Wystawa ma wymiar symboliczny, odwołuje się do pojęć i symboli, charakteryzujących powstanie warszawskie w sposób szczególnie pełny i wyrazisty. Wystawa prezentowana jest w Samorządowym Ośrodku Kultury Nowej Dębie. Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na recital Ewy Błaszczyk. Występ pani Ewy towarzyszyć będzie uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta Sandomierza profesorowi Adamowi Myjakowi i jego wystawie w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Wstęp na spotkanie za okazaniem bezpłatnych wejściówek, które można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej. Liczba miejsc jest ograniczona. Dziesiątego kwietnia 2010 roku rządowy samolot Tupolew 154 z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu 95 osobami, członkami oficjalnej delegacji zmierzającej do Katynia, ulega katastrofie w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie giną na miejscu. Tragedia wywołuje ogromne poruszenie w Polsce i na świecie. Nina Beata Fido, dziennikarka pracująca dla dużej komercyjnej stacji telewizyjnej, próbuje dowiedzieć się, jakie były powody katastrofy. Spotkała nas wszystkich Polaków, wielka tragedia, jedna z największych tragedii w historii naszego narodu. Kto dostaje ten temat? Identyfikacja zwłok może być dla Państwa bardzo ciężkim przeżyciem. O co tu chodzi? No to chyba dość proste. To nie jest proste, a nawet wręcz przeciwnie. Czy syn bał się tego lotu? Nie mam nic do powiedzenia. Proszę nas zostawić w spokoju. Are you president's dead? Myśli pan, panie generale, że to nie była wina pilotów? Jak mogłaś? Mamo, ja nie zamierzam ukrywać żadnych informacji. Zrobili badania DNA? Zbadali czarne skrzynki? To panią nie interesuje, że przywieźli trumny zaplombowane? Mówiłem pani przecież, że nie udzielę żadnego wywiadu. Ale dlaczego? Zejście do wysokości decyzji to nie jest lądowanie. To jest zejście na wysokość, gdzie ocenia się widoczność, czy można usiąść. Jak nie można, to trzeba odejść na drugi krąg, czyli odlecieć. Operator polskiej stacji telewizyjnej, który jako pierwszy nagrał materiał na miejscu katastrofy, zmarł w Moskwie, a materiał nigdy nie został pokazany w telewizji. Instruktor pilotażu, kwestionując ustalenia śledztwa, powiesił się w łazience podczas urlopu w Indii. Ktoś dwa razy przeciął przewody z płynem hamulcowym. Prawdę znają Amerykanie i pewnie służby innych krajów też. Fakt, że do teraz milczą, może oznaczać, że prawda o Smoleńsku nas przerazi. Odchodzimy. Jest święte.
Kino Świat przedstawia. Kino Wisła zaprasza na film Jak zostać kotem. Oto uzależniony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresujące życie. Pewnego dnia w wyniku zaskakującego wypadku zostaje uwięziony w ciele domowego kota, należącego do jego własnej rodziny. Niezwykła przemiana doprowadzi do serii zdumiewających wydarzeń, a bohater na własnej skórze sprawdzi trafność powiedzenia mówiącego, że koty mają 9 żyć. Wiem, jestem spóźniony. Masz to być za chwilę i lepiej, żebyś przewiózł wyjątkowy prezent. Jest tu ktoś? Ale pewien tajemniczy mężczyzna. Wygląda pan znajomo. Jestem Tom Brent, właściciel Firebrand. A tak, no właśnie. Wykładam kuwety gazetami, więc ciągle widzę pana twarz. Wywróci jego życie do góry nogami. Muszę tylko kupić kota i zdążyć na urodziny. Lubi się. Reszty nie trzeba. No dobra, kociaki. Słucham? Zróbmy to. I co? Jak ci tam w środku? Co? Czekaj. Jestem kotem! To wasz kot, jakiego jeszcze nie widzieliście. Welcome to Nerve, a game like Truth or Dare. Wielbicieli gier komputerowych zapraszamy na film Nerve. Film zaczyna się od prostego pytania. Jesteś graczem czy widzem? Z pozoru to niewinna gra online, polegająca na podejmowaniu wyzwań rzucanych przez widzów. Jednak stawka szybko rośnie, a z nią ryzyko, które trzeba podjąć, by wygrać, czyli przeżyć. I do take risks. Okay, you're playing Nerve. Do you accept your dare, V? Kiss a stranger for 5 seconds? Just kiss that guy. Okay, bye. Apparently the Watchers want me to team up with you. I don't think I'd make a very good partner. Stay, let's see what else happens. Okay. Do you know where I can find this dress? My wallet, my clothes, everything's gone. No, my stuff is gone too. Let's go, come on. Not Johnson. Look, we don't have a choice. Technically, it just says we have to leave the store. Big fan. Hold on, I'm just doing the Y in Daddy.